To jest wydarzenie, na które cały rok czekamy. Chórzyści Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej właściwie przez cały rok pracują na to, żeby dziś zabłysnąć i pokazać się w najświetniejszej swojej formie, formie takiej muzycznej oczywiście. I tak jest. Słyszymy te efektowne wykonania. Sama jestem za każdym razem zaskoczona, bo wszystkie uwagi, które zwykle na próbach przekazuję chórzystom, to w momencie, kiedy wychodzimy na scenę, która tutaj w tym momencie jest sceną plenerową, są w 100% realizowane. To jest dla mnie niezwykłe wydarzenie, a już nie wspomnę o tym, jak wielkim wydarzeniem jest to dla chórzystów, którzy przeżywają, chodzą na wszystkie próby, naprawdę nawet nie trzeba zachęcać, szczególnie są, angażują się, ubierają się, malują, przygotowują dziewczyny, chłopaki też chcą wyglądać super, także to jest bardzo ważne, a już oczywiście ten śpiew, ta nuta, te dźwięki, to jest to, co nas łączy. Pierwsze jest to o tyle trudne do opisania, że nie robimy tego na co dzień. Robimy to pierwszy raz w swoim życiu, jesteśmy jako w charakterze odsłaniającej gwiazdy w Opolu. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś, jako dwukrotni laureaci pierwszej nagrody, firma Czerwone Gitary zaistnieje na koncercie w Opolu. Chcemy tego bardzo doczekać. No zobaczymy, czas przyniesie. Nie możemy iść dzisiaj do kina, dozwolone od lat 18, mówić chłopak. Na pewno czas, który zostaje w pamięci na dłużej, czas podczas studiów, którego nigdy się nie zapomni i do którego zawsze się chętnie wraca, bo to jest czas studencki, ale z chórem, z ludźmi, z jedną pasją, wspólnie łączących jeden interes, którym jest śpiew. To jest wiele godzin przygotowań, wiele godzin ćwiczeń, prób, czy to razem z całym chórem, czy to w domu. Naprawdę są godziny, godziny. Tak naprawdę ostatni tydzień praktycznie były codziennie próby po 4-3 godziny. I jest ciężko, no ale są efekty, z czego widać, zaprezentowaliśmy to przed chwilą. Politechnika Opolska.